1 października 2017. Dzień dobry, zapraszam do obejrzenia tego materiału. Dwa dni temu byłem w kinie na filmie Botox. Scenariuszem i reżyserią zajął się Patryk Wega. Film przedstawia sceny, które miały miejsce naprawdę w polskiej służbie zdrowia. W sumie ciekawi mnie, czy takie sceny naprawdę miały miejsce. W skali od 1 do 10 daje 8. Bardzo spoko. Podobał mi się. Są momenty humorystyczne, są poważne, ale jest i też moment znudzenia w czasie trwania filmu. Tak jak w większościach ekranizacji. Najlepszą sceną według mnie, oczywiście humorystyczną, jest scena z zdjęciem. Kto oglądał, ten wie, o co chodzi, a kto nie, to niech idzie do kina, niech da zarobić. Jesteście twórcą nimi, biorąca tą scenę z palcem, z przyszyciem. Jeszcze odnośnie filmu, to bardzo fajne zakończenie, takie poważne. Kolejną, bardzo dobrze zagraną rolę zaliczył pan Tomasz Oświęcimski. Ciekawi mnie, jaka będzie następna tematyka filmu lub książki. Poruszany już był temat policji, tajnych służb, służby zdrowia. W książkach był wywiad z policjantkami, z policjantami, z agentem służb. Nie wiem, a sam czekam niecierpliwie. Ale bardziej interesują mnie książki. Pozdrawiam i również dziękuję bardzo panu Patrykowi Wedze za kolejny dobry film i czekam, no już wiadomo, na co już mówiłem, na co czekam. Pozdrawiam, cześć!